Dziękuję Państwu. Tradycyjnie już z okazji Dnia Kobiet powitał Was najlepszy big band w Polsce, Universal Band pod dyrekcją Józefa Janczy. Drodzy Państwo, jest mi miło, że po raz kolejny mogę poprowadzić ten wyjątkowy w roku koncert. Zresztą każdy koncert w Wojniczu jest wyjątkowy. Ten szczególnie. Oczywiście z okazji Dnia Kobiet. 13, ale nic nam nie grozi. Specjalnie wybraliśmy niedzielę, żeby Państwo mieli właśnie wolny czas i mogli z nami wspólnie spędzić ten wieczór. Proszę Państwa, Urząd Gminy reprezentuje dzisiaj Pani Agnieszka Semkowska-Lenart, sekretarz gminy. Witamy. Burmistrz, niestety, jak wiecie, burmistrz zawsze lubi tutaj być na wszystkich wydarzeniach kulturalnych, ale dzisiaj niestety natłok obowiązków nie pozwolił mu, aby razem z Państwem się spotkać, ale reprezentuje go dzisiaj pan Paweł Koczanowski, który w imieniu burmistrza powie do Państwa na pewno wiele ciepłych słów. Prosimy. Dobry wieczór. Tak jak pan Waldemar wspomniał, pana burmistrza dzisiaj tutaj być nie mogło, natomiast przesłał życzenia dla pań, który pozwolę sobie odczytać. Drogie panie mieszkanki gminy Wojnicz, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pragnę wam złożyć najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności. To dzięki wam my, mężczyźni, znajdujemy w sobie siłę do działania. To dzięki wam ten świat jest piękniejszy. To dzięki wam ten świat jest dobry. Życzę wam, aby to, co dajecie nam wszystkim, wracało do was podwójnie. Niech wasi bliscy dają wam siłę i moc do działania. Niech są waszą podporą. Niech świat będzie dla was piękny. Niech to piękno was otacza. Niech wszyscy ludzie, których spotykacie na swojej drodze, okazują wam dobro i życzliwość. Szanowny panie, w tym szczególnym dniu dziękujemy wam, że jesteście, bo jak zapytywał w swojej piosence James Brown, czymże byłby mężczyzna bez kobiety. Nadajecie sens naszemu istnieniu. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia. Podpisano burmistrz Wojnicza Tadeusz Mok. Dziękuję. Koncert z różą. Taki zawsze tytuł ma ten koncert i tak pozostało i pozostanie już na zawsze. Panie i panowie, podobał wam się Universal Band? Proszę bardzo. Thank you.
Kolesar będzie jeszcze dzisiaj dla Państwa zagra. Proszę Państwa, mam nadzieję, że są tutaj również ci, którzy byli na koncercie świątecznym w grudniu, który tutaj się odbył. I jeżeli Państwo pamiętacie, występowała przez Kasia Szlachta, którą pozwoliłem sobie tutaj zaprosić. Kasia Szlachta wyjechała stąd pod wielkim wrażeniem tego ciepłego przyjęcia, z jakim się tutaj spotkała i cały czas dopytywała mnie, kiedy będzie mogła znowu dla tej publiczności zaśpiewać. I właśnie stwierdziliśmy z panem Stepanem we mną, że taka okazja właśnie nadarzy się dzisiaj. Już za instrumentem klawiszowym zasiada Krzysztof Musiał, a Kasia Szlachta zaśpiewa na razie dwie piosenki, Dzika Róża, bo w końcu to koncert z różą i opowie o tym, że boi się sama spać. Katarzyna Szlachta. Za dzikiej róży zapachem idź na zawsze upojony wśród dróg. Będzie cię wiódł jak czarodziejski flet i słodka kobietka i
życiu wielkie wzięcie, każdy do mnie lnie. Lecz mam jedną wadę, że kiedy spać się kładę, okropny jakiś strach nawiedza mnie. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem, nocy umyj drzwi. Ja się boję sama spać, to pomóż mi. Czy przez sen pan chrapie? Mam miejsce na kanapie, chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz spokojnie, do mnie chodź. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez salutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem, w nocy umyć drzwi. Ja się co wieczór biorę i cztery wódki sporę. Przed spaniem piję, może sen nadejdzie już. Czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani już. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem, w nocy umyje drzwi. Ja się boję sama spać, no pomóż mi. Tasiu, ja nie wiedziałem, że ty pijesz, ale pytałem, że śpiewasz coś ze cztery wódki. Czyli chyba ty zostaniesz w instrumencie. Proszę państwa, bo tak patrzę w trzecim rzędzie, siedzi pani Krystyna, dobrze widzę? Ja? Nie. Nie, nie, podobna twarz, ale... Bo dzisiaj są imieniny Krystyny, żony pana dyrektora. No, brawa dla... Ale również są imieniny Bożeny. Ja właśnie przywiozłem ze sobą Bożenę, która ma dziś imieniny i w związku z tym ostrzegam, bo ona chce wam coś powiedzieć, tylko w związku z tym ostrzegam, ona już te imieniny zaczęła rano. Troszkę będzie od niej czuć. Bożena. Chodź, 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 Bożena. Chodź, Bożenka. Dziękuję, przepraszam. Za to, co się teraz wydarzy. Czas to czwarty wymiar. Czy można czas przesunąć w przestrzeni? Nie można. Czy można czas zawiesić na drzewie? Nie można. Ale można w czasie.
Dlatego pewnie dostałam 6 miesięcy z zawieszeniem. Na 2 lata. Niby logiczne, ale sprawiedliwe. Za fizyczne i moralne znęcanie się nad powodem. Powodem był mój mąż. Powód zawsze musi się znaleźć. Ale proszę narodu, ja nie biłam powoda bez powodu. Nie, to nie wódka. Alergia, którzy sędzi. A widok męża ręka swędzi. Pijaństwo mi wpisali do sądowych kronik, czyż przed własnym mężem dmuchać mam w balonik? Fizycznie? Owszem, czasem się uwalnię, ale że moralnie się znęcam? Wolałabym niemoralnie, ale niestety. Klops. Odpada. Małżeństwo już od świtu zmierzcha. Małżeństwo to jak warszawska defilada. Wola maszeruje. Ochota już przeszła. Wywracam łeb mu kornej z lisa. Spoglądam nań z zadumą. Potem cytuję mu Camusa. Ty dżumo. Wzrostu ma prawie 2,5 metra. Za sobą prawo. A przede mną Pietra. Choć mu po wczorajszym jeszcze nie obeschło, podchodzę i mówię. Mieciu, podaj krzesło. Nie to niziutkie, nie to tamto. Przysuwam, wyłażę i mam to. Biorę na świadka każdą żonę, że historycznie uzasadnione. On mnie pyta, za co? O lebiego! Choćby za 6 żon Henryka VIII. Do Anny Boleń za światy wysyłam telegram, Anno. Głowa do góry, ja tu się odegram. Mężczyźni, ja nie znam litości. Porzućcie wszelką nadzieję. Oto jest ręka sprawiedliwości. A nie ta. Tą goleję. No, przypatrzcie się tej wody. Puchnie. A miecio puchnie. Bo to idea daje jej podnietę. Bo to niezwykłe pijackie draki. No bycia zawsze wynajdzie się pretekst i temu wszystko jedno. Za łzy kobiet wołających o pomstę do nieba. Tą samą monetą. Tyle ile trzeba. Za krzywdy wszystkich Polek w całym tysiącleciu. Masz mieć, masz mieć, masz mieć. A potem słów kilka powiedzianych mężnie, które się różnią od słów elitarnych, tak jak izba lordów od izby wytrzeźwień. Każdy ma swój system nieparlamentarny. Kobieto! Wstań! I za mną idź, niech krzywdy nam się spłacą, bo męża trzeba bić, nie pytać, tylko bić, a on sam już będzie wiedział za co. Jak se tu wyszłam, to se jeszcze zaśpiewam. Kiedy patrzę w lustra głębie, na lustrzane swe odbicie, wciąż pytam siebie gnębie, jak to jest z tym życiem, czy ważniejsze jest wyżej.
życie, czy przykazać dziesięć, bo jak liczy się wyżycie, to ja ciągle jestem w lesie i cholernie mi żal.
Nie wiecie państwo, kto mi zepsuł mikrofon? Czy jest na sali jakiś kawaler? Jest? Ale nie, nie, pani Józefie, może tak... Dziękuję. Jeżeli jest jakiś kawaler, to posłuchaj człowieku. W chłopięcym już to stwierdzasz wieku, że świat wciąż robi ci na przekór. Na drodze życia już od razu nie, znaki zakazu. Nie wolno piłką rzucać w okno, nie wolno w majtki, bo ci zmokną. Nie wolno ciastek jeść, bo zgaga, nie wolno patrzeć na Lady Gaga. Nie wolno chodzić ci, boś dziecko, na tę filmową twórczość niemiecką. Nie wolno kłamać, że się wiośnie, nie wolno kląć, aż się dorośnie. Nie wolno palić ani pić, bo wciąż ci mówią wstydź się, wstydź. Aż gdy w wiek męski zdołasz zmienić tę młodość szkolną i mozolną, wolno ci będzie się ożenić i znów ci nic nie będzie wolno. O, Krzysiu! Skoro Krzysztof, to znaczy, że już za chwilę pojawi się ponownie Kasia Szlachta. Słuchajcie, Kasia tak naprawdę upodobała sobie ten Wojnicz, że jak tylko wróciła poprzednim razem do domu, to powiedziała swoim rodzicom, że było tak fantastycznie i rodzice postanowili dzisiaj przyjechać. Gdzieś tu są na sali. Wielkie brawa dla rodziców Kasi. Kasia zaśpiewa jeszcze dla was dwie piosenki. Odrobinę szczęścia w miłości i na pierwszy znak. Czyli tak przygotowujemy się powoli do drugiego odcinka serialu Bodo, który dzisiaj pewnie państwo będziecie oglądać. Ja osobiście najbardziej lubię tę pierwszą piosenkę, ponieważ tam jest fragment poświęcony mnie. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka zamienia się w kwiat. Katarzyna Szlachta. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa
jeszcze nie wiesz, kto on taki. Ten twój miły, ten twój ktoś. A już serce daje znaki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się wplata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się wplata w sen, złoty sen. Katarzyna, tak. Rozumiem, ja was rozumiem. A teraz długo przez was oczekiwany Universal Band. Wiecznie młodego Józefa Janki.